Instynuowaliśmy sytuację przypadkowej osoby, która się topi. Uczyliśmy dzieciaki, że nie potrzeba nam wcale specjalistycznego sprzętu, żeby pomóc takiej osobie. Uczyliśmy ich podstawowych zasad, czyli dowołaj, zawołaj o pomoc. Jak osoba nie chce dopłynąć, to dorzuć cokolwiek. W ostateczności dopiero wchodzimy do wody i nie ryzykujemy własnego życia. Akcja reanimacyjna również pokazana, bo tej wiedzy, prawda, nigdy dość, jak rozumiem. Jak najbardziej. Dzieciaki akurat są tak chłonne, że potrafią w moment złapać, o co w tej całej reanimacji chodzi. Jak dzieci usłyszały, że będzie taka akcja, od razu się ucieszyły. Bardzo, bardzo są zadowolone, że mają możliwość taką, że tak powiem, bezpośrednią tutaj edukacji wraz z pokazem, wraz z strażakami. Będą wiedziały teraz, jak się zachować w takich sytuacjach, będąc nawet na basenie, nad jeziorem, gdziekolwiek w akwenach takich, że tak powiem, wodnych. Myślę, że to jest bardzo, bardzo przydatne i dzieci, nie mając teraz lekcji, nie mając sprawdzianów, ocen, mogą na spokojnie przyjąć, przyswoić tą wiedzę. Nauczyłam się, co trzeba zrobić, jak ktoś się topi. Trzeba im na przykład podać linę, żeby mogły się czegoś złapać i je przyciągnąć. A jak nie mamy liny? No to można po nich popłynąć, albo rzucić im coś, żeby się podtrzymały i zawołać kogoś dorosłego, żeby podszedł i go też wyłowił. Jakbym miała telefon przy sobie, to bym zadzwoniła, a jakbym nie miała, to bym poszła do osoby obok i rzuciła jakiś wielki patyk, żeby osoba mogła się złapać. W tej chwili realizujemy kampanię Bezpieczne Wakacje. Jest to kampania, która odbywa się praktycznie w całym kraju. Wszystkie straże pożarne w kraju próbują wykorzystać ten czas przed wakacjami do tego, żeby poinstruować młodzież, poinstruować dzieci, również czasami osoby dorosłe, jak bezpiecznie spędzać wakacje nad wodą, co zrobić w momencie, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. To jest właśnie w tej chwili przykład na to, w jaki sposób my, jako Państwowa Straż Pożarna, jako profesjonalni ratownicy, realizujemy swoje zadania, ale przy okazji chcemy tą naszą informację, oczywiście w skróconej formie, w takiej formie podstawowej, przekazać najmłodszym.